witajcie. Przed chwilą nagrywałem dla Was live. Kilka dosłownie kilometrów zrobiłem tym autem i nagrałem dla Was sesję na żywo, wrażenia na gorąco, jak to zwykłem już od pewnego czasu robić. Teraz zapraszam Was na odcinek, którego zupełnie nie planowałem, ale w momencie, kiedy zakończyłem tę sesję live, którą teraz zobaczycie gdzieś tu w karcie, będzie wyświetlona, polecam, bo poruszyłem wiele spraw związanych z wnętrzem tego auta. Alicja pojawiła się. Alice, wasza, jedna z Waszych ulubienic, a może Wasza ulubienica spośród tych wszystkich dziewczyn, które wystąpiły. I właśnie to z nią teraz zapraszam Was na jazdę testową tym autem. Usłyszycie, co ona myśli o wnętrzu, designie zewnętrznym, wewnętrznym tego samochodu i o wrażeniach z jazdy się dowiecie, jak sprawy się mają z Alicją. Jedziemy! Dzisiaj mamy gościa na kanale, którego już niektórzy pewnie znają i już dawno, dawno go nie było, ale akurat udało mi się złowić tego gościa na krótką jazdę i jeszcze nie jechaliśmy ani metra tym samochodem, ale nie. Pierwsze wrażenie, jakie masz, zobaczyłaś Alicja, powiesz? Pierwsze wrażenie, no najpierw go zobaczyłam z przodu i powiedziałam, ale brzydal. Brzydal? Z przodu jest okropny. A z tyłu? Z tyłu trochę lepiej, ale wciąż nie. Czyli ogólnie fatalnie. Kolor jest piękny, wnętrze jest bardzo ładne. Bardzo mi się podoba to połączenie, to co takie imitujące skóry czy skóry. A nie podoba ci się deska do krojenia, żeby tak, dzieciom warzywa pokroić w czasie jazdy, tak? Wszystko mi się podoba. To z tym i ten materiał też mi się podoba. Naprawdę? Tak. Podoba ci się ta skóra z tą siatką taką troszkę babcino-dziadkową? To jest fajne? Czy samo połączenie już nie wiem. To na przykład to jest okropne. To jest okropne. Wiesz, bo to chodzi o to, żeby ten samochód był taki jakby z odzysku, recycling, wiesz, materiały, tak mi się wydaje. Mhm. Spójrz tam pod szybą, to wszędzie tak. Walnęli te takie, wiesz, takie włókno. Szare w ogóle nie pasuje, to prawda. No. Ale ten materiał jest spoko i to pasuje, to już tak sobie. Spoko. No. Ale nie, ujdzie. No pasy, nie wiem co tu robią te pasy. No to tak jak w Dacia Duster. No ale jaki to ma. Kolorystycznie to nie ma żadnego sensu, na pewno, no. Na pewno. A jak jeśli chodzi o stylistykę tego wszystkiego, skóra, drewno i to uważasz, że to jest fajne, tak? No dobra. A jeszcze, jak mam ciebie, to mogłabyś tylko powiedzieć, jak się z tyłu, jak wrażenia z tyłu? Masz moment, żebyśmy jeszcze, no, wskoczyłabyś za mój fotel, jeszcze byśmy nagrali? Na siedzonko, na tył? Dobra, dzięki. Bo ja przed chwilą sprawdziłem przy moim wzroście, że jest nawet, ale to możesz tutaj do mnie przyjść, bo tu będzie łatwiej wejść. O, a jak cię podoba system otwierania drzwi w ten sposób? Fajnie. To jest coś zupełnie innego, prawda? No i jak? Spoko. Fajnie? Tak, wygodnie? Tak. No to super. Czyli miejsca i jeśli chodzi o wyprofilowanie kanapy, podparcie na plecy, tak? Masz, jakbyś oceniła, że jest... Wygodnie, no. No takie fajnie. Bardzo tutaj trzyma po bokach. To jest też taki chyba samochód na szybkie prędkości, tak? Wiesz co, tak, no to jest SK. On dosyć ładnie przyspiesza, to ci zaraz pokażę, oczywiście bez jakichś szaleństw, ale no na pewno nie jest to wolne autko, takie spokojne, powolne, pełzające. Nie. Czyli nie masz zastrzeżeń do siedzenia z tyłu. Super. To wystarczy. To wystarczy, bo to będzie test ekspresowy. Ale czemu zrobili to? Czemu wiesz, nie mogli obbić tyłu na przykład? Bo to chyba ma tak, to jest taki plan, że właśnie BMW chce pokazać, jak dbają o planetę. I to dobra, wszystko jest... ale jeśli to nie jest jakieś ekologiczne, to czemu to ma być ekologiczne? Nie wiem, ja ci nie odpowiem na to pytanie. Mnie to też troszkę dziwi, bo jednak ten samochód do tanich nie należy, wiesz. I jak tak przyjrzymy się tym, zobacz, na przykład nawet to no to może jest ładne, ale czy... No wiesz, no te materiały w niektórych miejscach troszkę nie pasują do marki premium, prawda? Wygląda jak taka powierzchnia, że coś jeszcze na to ma być nałożone, nie? Tak, tak, surowy jakiś surowy. Prefabrykat, prawda? Że zapomnieli czegoś dać w fazie tak, produkcyjnej. Tak, tak. No. Ale pasy, pamiętam, zareagowałaś, wow, Duster, że takie super, a tu trochę kolorystycznie nie pasują do niczego, nie? Bo Duster, pamiętasz, był granatowy, był jakiś taki niebieski. Tak. A ten niby też jest granatowy, ale to zupełnie inny kolor, prawda, niż lakier, no więc tak dziwnie to wygląda. No ale cóż. No mógłby być taki bardziej ciemny. No dobra, i jeszcze tył, mówisz, że tył tak średnio, tak, bo przód skomentowałeś, że słabo, a pokażę ci jeszcze bagażnik, zobacz. No taki na twoją torebeczkę. No dobra. I jeszcze powiesz tylko z przodu, jak już skomentowałeś, że jest okropny, to powiesz, co najbardziej ci się nie podoba. No, powiesz... fałdka tłuszczu, jak tutaj jest taki samochód, który ma też taką... A, tak, narośl, mówisz o Multipli, tak. Że też Multipla z naroślu, to ci się nie podoba, tak, że to jest taka... To w internecie się śmieją, że to jest delfin, tak? Humbug chyba. Tak. No może. No dobra. Nie, okropne to jest. Czyli z wyglądu z zewnątrz słabizna, ale w środku ci się bardzo podoba. No to ruszamy. Okay. Zaraz będzie najlepsze, bo odpalimy maszynerię
i Alicja zobaczy, co to jest elektryczne auto. Bo Ala, ty robisz naprawko kurs teraz, nie? Ty robisz naprawko kurs. Nie miałam dzisiaj 11 godzin. O, no to fajnie. Dobra. Miałam już pierwsze parkowanie. Trzeba się... Włączymy sobie klimę, żebyśmy się tu nie ugotowali. I teraz zapinamy te bajeranckie pasy. Super ekstra wypas. I zobacz, tu jest skrzynia biegów. Znaczy, tu nie ma skrzyni biegów. Trzeba wybrać odpowiedni tryb i musimy wybrać R. Wiadomo, że chodzi o cofanie. Wszystko ci się wyświetla na ekranie. No i jedziemy. Jak wyłączę klimatyzację, to usłyszę, że to auto jest bezszelestne. Okej. Okay. Tylko musimy mieć klimę, żebyśmy tu się nie ugotowali. A jak kierownica sama? Bo cię nie zapytałem jeszcze o ważny element, jakim jest kierownica. Szczuplutka taka. Taka tak, taki wieniec jest bardzo szczuplutki, nie? No. Ale sam wygląd, kolor i ogólnie pasuje ci? Dobra, to przestawiamy na D. Tu mamy wybór trybów jazdy. Możesz sobie wybrać na przykład jazdę bardziej oszczędną albo bardziej sportową, dynamiczną. No i jedziemy. No i jak wrażenia z pierwszego startu elektrycznym autem? Jakby w jakimś tym pojeździe kosmicznym. Ale fajnie przyspiesza, czy jest słabo? No, bardzo szybko. No, to jest tak właśnie... Gniata, ja mam chyba źle po prostu ustawiony fotel. Ale wiesz, tu chyba się nie da nic zrobić z tym fotelem, nie? Bo to jest taki jakby monolit. Wiesz, że tego zagłówka... No, tak bardzo odskakuje ciało. Nie. No właśnie, nie bo... jest taki stabilny. Fotel jest dość twardy, płaski i twardy i troszkę to może przeszkadzać, nie? Dobra, no i teraz zobacz. Mamy pasażerów. I zobacz, jak puszczam gaz, to on sam hamuje. Czujesz to? Ja nie dotykam hamulca. Mhm. Zobacz, on sam hamuje. Mhm. To jest troszkę dziwne, nie? Dobra, bo wyjedziemy pierwsi. Zobacz, przyspieszamy. Puszczam gaz. No i nie fajnie, jak tak wbija w ten fotel. Nie fajnie? Nie. Nie podoba ci się? No to widzisz. No bo tak tutaj nic nie podtrzymuje plecy. No, fotel jest dość, tak, fotel jest dość twardy i płaski, więc nie jest to najmilsze uczucie. A zawieszenie, jak oceniasz na nierównościach, na wybojach? Jak byś określiła? Nie wiem, chyba się za mało znam, żeby czuć takie rzeczy. No tak, nie masz skali porównawczej, ale czy jest miękko, czy twardo? Tylko tyle. Tak płasko. Płasko. Nie ma takiego, jak, takiego amortyzatora, że tak buje. No czyli bardziej charakterystyka twarda, sportowa, prawda? Nie masz poduszki, na której lądujesz, tylko jest twardo. Tak. O! No ale wiesz, to jest SK, więc to musi być takie twardsze. Ma być samochód, który się prowadzi dość sportowo. A jak się czujesz... Będzie mój instruktor. O, widzisz. A jak się czujesz... No proszę, tu kolejna jakaś babka. A jak się czujesz... Twój czy nie? Nie twój. A jak się czujesz w samochodzie, który nie generuje żadnych dźwięków brzmienia spod maski? Żadnego silnika nie słychać, super. Nic. Super! Ci się podoba? Bardzo fajnie. No, a sprawdzałeś głośniki, jak muzyka? Oczywiście. Muzyka brzmi... Znaczy nie mam swoich nagrań więcej, no, ale... To był obowiązek konsumpcji. Jeśli chodzi o radio... I ja mówię do tego Benta Rosengrena... No, zaraz ci dam, czekaj. Brzmi jak... Popatrz, jak brzmi audio. Fajnie. Fajnie, nie? Ładnie? Nie, jest super. Pod względem brzmienia naprawdę ładnie to gra. No dobrze, i teraz przejedziemy przez... Właśnie, tu będzie test na amortyzowanie najlepszy, bo tu są wredne garby w mojej okolicy i jeszcze to sprawdzimy. Zobaczymy, jak pierwszy garb. Ja dzisiaj odebrałem ten samochód przed chwilą, więc to dla mnie wszystko nowe. Nie no, chyba nie jest tak strasznie, nie uderza nas, ale... Nie uderza, ale też nie... Ja lubię takie bujanie w samochodach. Lubisz bujanie, że on tak pływa? Tak. Aha. A tu jest tak płasko. No. Wiesz, bo on bardzo szybko tłumi nierówności i przez to jest dosyć twardo. No ale wiesz, za to jak wciśniemy mu... Zobacz, on ma maksymalny moment od razu. I zobacz. I to jest to, że my błyskawicznie możemy przyspieszyć. Czujesz to, nie? No, tak. Jest wrażenie... Tak, to jest nieprzyjemne. A właśnie, a ja specjalnie to zrobiłem kilka razy, bo chciałem poczekać, co powiesz. I to właśnie może być nieprzyjemne dla pasażerów. Pewnie większość pasażerów stwierdzi, że to jest nieprzyjemne. Kierowcy może to się podobać bardziej, ale trzeba pamiętać, że nie jedziemy sami. I trzeba uważać. Bo jak pasażer naje się przed jazdą, to może mu się zrobić niedobrze, co? Tak. Ale wrażenie jest, co? Jak się dotknie pedału gazu. Tak. W takich pralce. No ale co, no nie będziemy się toczyć jak dziady emeryci, no musimy trochę przycisnąć. Dobrze, ale to tak płynniej, a nie tak... Płynniej, dobrze, o tak, pewnie wolisz tak, tak? O zobacz, o tak. Tak? Słysz lepiej? Tak, no. No dobra. Nie, no fajnie.
Czyli Alicji możemy podsumować to autko. Podoba się ekstrawagancja, awangardowość tego modelu, mimo tego, że nie jest to samochód, który jest piękny, pod wieloma względami może wyglądać nawet dość kontrowersyjnie w niektórych miejscach, tak jak wspomnieliśmy o tych materiałach na drzwiach, o tym wszystkim. No, troszeczkę nie pasują pewne elementy do siebie. To na pewno samochód jest... Mogli już pójść w ten jasny kolor. Po co dodawać jeszcze ten ciemny? Jest za dużo takiego pstroka. Za dużo kombinacji, nie? Nie uważasz, że połączenia tego... Za dużo elementów w różnym zupełnie odcieniu, w różnej fakturze. No tak. No ale cóż. Dla mnie jest to pierwszy samochód elektryczny i jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony pewnymi elementami. Przede wszystkim właśnie tym, że... Cisza jest... Zobacz, cisza taka, że możesz sobie włączyć muzyczkę. I odprężyć się, zrelaksować, co? Jedziemy. Jadimy! Problemem, wiesz, jakim, wiesz, jaki jest duży problem? Na uliczce naszej osiedlowej jechałem i ludzie, którzy patrzyli w swoje telefony, mnie w ogóle nie widzieli. Nie słyszeli mnie. Patrzyli, gość szedł z głową i ja musiałem cudem, po prostu go ominąłem na lusterka, bo zaczął wchodzić mi pod samochód, wiesz? Już miałem trąbić na niego, tylko to był ten moment prawie, że za późno, bo wiesz, no, co z tego, że ja na niego trąbnę, jak on jest pół metra od mojego samochodu. Jest to poważny problem, bo ludzie w naszym kraju są kompletnie nieprzyzwyczajeni do tego, że samochód może jechać bezszelestnie. Prawda? Ty też często masz słuchawki na uszach i masz na przykład, nie wiem, telefon, prawda? Masz w ręku i jak, jednak jak podjeżdża samochód z silnikiem diesla coś, to ty jednak odbierasz te wibracje, słyszysz, nie? A tu nic. Ale to też jak na jazdach miałam jakieś takie skrzyżowanie, że no nijak się nie wychylisz, bo wiesz, tu masz ostry zakręt. No. I mówię do tej instruktorki, jak na takie skrzyżowanie, jak... W sensie, no wiesz, wiadomo, tak, wolno tak. I próbujesz się jakoś tam wychylić. No. Ona mówi, że robi takie rzeczy na słuch. Że po prostu obserwujesz, co się dzieje dookoła, no i przede wszystkim słuch wytężasz. No a to jak to... Wiesz, muzyce generalnie jeżdżą na słuch. To tak już jest. Dobra, jedziemy. O, chyba zdążymy. Mamy zieloną strzałkę. Rozumiem, że wjedziemy cię na Banacha, tak? To żeśmy zrobili rundkę. Chcesz na Banacha? Gdzieś tutaj, bo to w prawo bardziej. Tak, nie? Tak. Jakbyś chciała, to mogę cię tam wysadzić. Jakbyś chciała. Czekaj, to wiesz, co możemy zrobić? To ja zjadę tam. Ale jak tak delikatniej przyspieszam, to jest chyba przyjemne, prawda? To nie jest niemiłe. No właśnie. Wiesz, to mogę tu cię wysadzić. No to bardzo mi miło, że wystąpiłaś dzisiaj, Alicja, na takim zupełnym spontanie. Nie planowaliśmy nagrania, a widzisz, jak w życiu. Wszystko improwizowane i wszystko z zaskoczenia. No, także myślę, że widzowie też będą bardzo zadowoleni. A w ogóle chyba wygrałaś ankietę na Mix kanału. Także, no, także... Dziękuję. Tak. Z Olgą byłyście chyba łeb w łeb, szłyście w dwóch ankietach. Także widzowie na pewno się ucieszą, bo jesteś jedną z tych... z wygranych. Ze zwycięzczyń. Dobra, to wiesz co, tu mogę się zatrzymać. I wysadzę cię. Mam nadzieję, że to ci jakoś tam pomoże. Dzięki, tak? Mati. No, to ja dzięki za... miłą jazdę i do zobaczenia. Może jeszcze w tym tysiącleciu coś nagramy. Zanim uciekniesz za granicę. No, to na razie. Bye, bye. Jeszcze mała kwestia odnośnie ankiety, bo przecież tak naprawdę z powodów technicznych i 10 kandydatek musiałem rozbić wszystkie uczestniczki na dwie ankiety i tak naprawdę no nie wiadomo, która z dziewczyn wygrała, więc teraz prośba do Was, jest ankieta nowa, czyli już pojedynek tylko między zwycięzczyniami jednej i drugiej ankiety, Alicją i Olgą. Wy wybieracie już miskę, mis kanału, tą, która no teraz już będzie czarno na białym, no chyba, że będzie w 50-50%, to znowu będzie remis, ale myślę, że nie. Także głosujcie, zapraszam wszystkich i niech wygra fajniejsza dziewczyna. Wtedy nagramy jakiś test dla Was. Kolejny. Obie są fajne. No pewnie, niech wygra fajniejsza dziewczyna według Was. Obie są super, ale niech wygra fajniejsza dziewczyna, z którą chcecie zobaczyć od razu jakiś test.